10 polskich celebrytów tworzących muzykę. Porozmawiamy dziś o polskich celebrytach, z czego zaznaczam, że używam tutaj słowa celebryta w znaczeniu osoby znanej z czegoś innego niż muzyka. Na przykład aktorzy, sportowcy czy dziennikarze. Jest wiele sław, które tworzą muzykę, czasami lepszą, czasami gorszą, czasami własną, a czasami są tylko wykonawcami. Dziś opowiem o 10 takich postaciach. Radosław Majdan, polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza, reprezentant Polski, wychowanek i wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin. Po zakończeniu kariery zawodniczej działacz piłkarski, trener bramkarzy. Występuje także jako komentator sportowy. Grał m.in. oprócz Pogoni Szczecin oczywiście w Wiśle Kraków czy Polonii Warszawa. Tam też był trenerem bramkarzy i działaczem klubu. W latach 2012-2014 był gitarzystą zespołu The Trash. No właśnie, Majdan od dawna opowiadał o swoim zamiłowaniu do muzyki rockowej. W końcu postanowił się spełnić. Nie jest to muzyka najwyższych lotów, ale przynajmniej się artystycznie wyszalał. Ten, kto rozum w głowie ma, ten wie, co to jest. Sara Boruc-Manei. Od 2014 roku żona Artura Boruca. No i generalnie z tego jest znana. W 2011 roku pojawiła się również w programie Idol, jednakże po tym sukcesu nie odniosła. O jej muzyce świat usłyszał dopiero teraz, no i nie jest to również za dobre, ale pani tworzy, także prezentuję wam to jako taką ciekawostkę. Paweł Domagała. W 2007 roku ukończył studia na Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracował z wieloma teatrami. Od czerwca 2016 roku związany jest z warszawskim teatrem Kwadrat. Jest członkiem kabaretu Na Koniec Świata. W 2009 roku wraz z Igorem Przebindowskim i Wojciechem Królem oraz Fryderykiem Młynarskim założył zespół muzyczny Ginger. W kwietniu 2016 roku ukazał się jego solowy singiel Jestem tego wart, do którego zrealizował teledysk. Utwór znalazł się na jego debiutanckim albumie studyjnym zatytułowanym Opowiem Ci o mnie, wydanym 18 listopada 2016 roku. Pana znałem jako postać bardzo komiczną i spodziewałem się, że muzyka przez niego tworzona będzie bardziej przepełniona humorem. Tak nie jest niestety, mi się to podoba tak średnio, ale dajcie znać, czy wam się podoba twórczość Domagały. Ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi pan. Jacek Lenartowicz, polski aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny oraz speaker na galach bokserskich. W 1987 roku zdał egzamin ekstremistyczny dla aktorów dramatu w Warszawie. Przez kilka lat mieszkał w Australii, współprowadził wraz z Krzysztofem Ibiszem teleturniej TVN Gorączka Złota. Zapowiadał także zawodowe walki bokserskie, które odbywały się w Polsce. Od 7 do 14 marca 2014 roku brał udział w pierwszej emitowanej w telewizji Polsat edycji programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Jego partnerką taneczną była Paulina Bierut, z którą zajął 11 miejsce, odpadając w drugim odcinku, jeśli to istotne. Co ciekawe, jest znanym aktorem music m.in. z warszawskich teatrów muzycznych. Miałem okazję go oglądać kilkukrotnie i chciałem umieścić tutaj jakiś fragment jego występu. Niestety na YouTubie takich rzeczy nie można znaleźć. Można znaleźć za to jakoś Mutiego i tak dalej, także nie wiem, posłuchajcie co chcecie. Waldemar Kasta, kolejny speaker, tym razem znany z KSW. Kasta działalność artystyczną podjął w latach 90. XX wieku. Początkowo był związany z lokalnymi zespołami z nurtu hardcore. W 2007 roku nawiązał współpracę z organizacją Konfrontacja Sztuk Walki. Muzyk objął funkcję dyrektora artystycznego KSW, a także prowadzącego galę MMA i bokserskiej jako konferansjer ringowy. W 2009 roku raper powrócił do Polski i podjął solową działalność artystyczną. Pod koniec tego samego roku ukazał się debiut Kasty zatytułowany 13. Natomiast druga solowa produkcja rapera zatytułowana Prawda Naga ukazała się w 2011 roku. Również w 2011 roku na krótko związał się ze stacją telewizyjną MTV Polska, na antenie której prowadził program. Coming back, so your wax cannot fuck with facts. From the land of the lost, like Cella Duelas. Fuck the New York Post, we don't count the cost like Goodfellas. Tomasz Karolak, polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, wokalista zespołu Pączki w Tłuszczu.
Na dużym ekranie debiutował rolą posterunkowego w filmie Duże Zwierzę. Popularność zdobył w serialu telewizyjnym TVN Kryminalni jako starszy aspirant Szczepan Żałoda. Zagrał w 3 sezonach serialu 39,5 główną rolę. Od 2011 roku wciela się w jedną z głównych postaci w serialu Rodzinka.pl. Jeśli chodzi o wokal, to właśnie najbardziej przypadł mi do gustu w serialu 39,5, gdzie grał starego wokalistę grupy punkowej. Chcecie zrobić z nami myśli za końca kratami. Z naszych mózgów zrobić ciasto, my wam rozwalimy miasto. Cały system już się pali, cały system już się pali. Świat wasz pęka. Paweł Małaszyński, polski aktor teatralny i filmowy, w 2005 roku otrzymał nagrodę Viva, najpiękniejszy, przyznawaną przez czasopismo Viva. W latach 2007-2008 był laureatem Telekamery w kategorii najlepszy aktor. Został też laureatem Super Telekamery Teletygodnia. W 2012 roku za film Weekend otrzymał antynagrodę Węża w kategorii aktor. W 2008 roku miał pobiec w sztafecie olimpijskiej niosącej do Pekina płomień, od którego w dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich zapłonął znicz olimpijski. Według informacji z 16 kwietnia 2008 roku z powodu łamania praw człowieka w Tybecie lub mieszania polityki ze sportem, wszystkie osoby, które miały nieść ten znicz, zrezygnowały z udziału w sztafecie. W 2004 roku założył zespół Cochise, w którym jest wokalistą i autorem tekstów. Grupa jest naprawdę niezła i robią kawał dobrej muzyki. Byłem na ich koncercie nawet, no i spoko. Naprawdę fajna muzyka, której w Polsce się nie spotyka. Zbigniew Zamachowski, polski aktor filmowy i teatralny, kompozytor muzyki do etiud filmowych oraz autor muzyki i tekstów piosenek, które sam wykonuje. No, pana nie trzeba przedstawiać, bo to jeden z mistrzów polskiej sceny aktorskiej. Jest naprawdę bardzo dobrze znany z wykonywania swoich żartobliwych utworów. No i jest przynajmniej według mnie najlepszym jaskrem, jaki powstał. Naprawdę lubię jego poczucie humoru, no i przy okazji styl, jaki prezentuje na scenie. Działa również w teatrach muzycznych. Jego musical miałem okazję zobaczyć na żywo. Nie był już tak dobry jak utwory satyryczne, które tworzy, no ale trzeba było o tym wspomnieć. Także prezentuję wam jeden z takich utworów. Namówić na co nieco małe, no chyba zwariowałeś. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. Bo to prawdopodobnie geje, tak, taką masz nadzieję. Arkadiusz Jakubik. Pan jest po prostu moim mistrzem. Polski aktor, reżyser i scenarzysta teatralny, a także piosenkarz i wokalista. Czterokrotny laureat Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. Prowadzi on zespół Doktor Misio, który jest jeszcze bardziej kontrowersyjny niż filmy, w których gra. Dobrze, że nie wyszedł z podziemia rockowego, bo media zrobiłyby z nim to, co robią z Behemotem. W swoich tekstach dotyka ciężkich tematów. Pojechał po księżach, ochroniarzach, kobietach, politykach, Polakach, no po prostu po każdym. Kiedyś przybierał taki styl starego, spitego rockmana, który teraz tylko żona i dzieci tęskni za tym dawnym, szalonym życiem. Aktualnie występuje w garniturze, ale wydźwięk tekstów wcale nie stał się mniejszy. Jak to się dziwnie dzieje, że ludzie chcą się spotykać, rozmawiać i dotykać, to przecież jest obrzydliwe. Piotr Frączewski, polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, piosenkarz, satyryk, reżyser teatralny oraz pedagog. Wiem, że jest to tak samo wielki muzyk, jak i aktor, ale grzech go tutaj nie wymienić. Na scenie muzycznej działał jako Franek Kimono i tworzył bardzo satyryczne piosenki, wiecie, z dystansem. Przedstawiam wam dwa dzieła, które każdy z was zna i wyróżniają się właśnie tym wcześniej wspomnianym dystansem oraz humorem, którego no, nie spotyka się tak na co dzień na polskiej scenie. Wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę, z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. W dłoni szatnia szpiluje mi ravioli. Będę brał cię w aucie.